Pychał. Tak wyglądają warunki polowe. Właśnie ustawiam plan błogosławieństwa na leżaka. Lampa się trzymie, że damy radę. Damy radę. Patrzę, gdzie widać teraz. O! Kusteczki są. Zaszycik jest, lampa jest. Świecznik jest. I najważniejsza jest wróżka. Na leżak. Zaczynamy. Cześć, cześć. Witajcie w nowym vlogu. Światełek. Światełek, bo przygotowuję się do poranka. Do poranka. Do kawy z wróżką. Jestem. Światełek działa. Także tak zaczynamy dzionek. Z mantrą słowiańską. Wyciszę ją, bo może mi film ściągną. Z mantrą słowiańską. Ale zaraz będzie energetyka całego tygodnia. I ogłoszonka. Także tak. Kawka z wróżką. Czas za 7 minutek zaczynać. A ja się z Wami witam w nowym vlogu, vlogmasku, vloguniu, vlogunku. Trochę w papilotach, ale nie widać. A dzisiaj, słuchajcie, praca w re, jeszcze bez śniadania, a mamy 12:00. Bo oprócz kawki z wróżką nagrałam jeszcze spontaniczny live odnośnie spędzań i uroków. Także jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, to na YouTubach się znajduje. Także zapraszam serdecznie. Film mało może merytoryczny, bo bez przygotowania, ale bardzo ważny w tych aspektach, które się ostatnio zadziały. Więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. A ja co? Będą dzisiaj tościki, nie? Z serkiem podwójnym. Podwójnym, koniecznie. Dokładnie na śniadanko, a po śniadanku poranek z wróżką, czyli już południe z wróżką. No ale taka drobna obsuwa. I jak Wam mówiłam, na śniadanko tościki z podwójnym serkiem. Pychotka. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest godzina 23:29. A my bierzemy się za prezent, który dostałam na 39. urodziny od jednorożców. Jest to toaletka, która czekała półtora roku na to, żeby aktywować się w tymże pięknym, przycudnym wnętrzu. Także pierwsze koty za płoty zniosły się z piwnicy, ale słuchajcie, będziemy skręcać, ponieważ mamy i posiadamy wiertarkę. Yeah. Ponieważ baby sobie muszą same radzić w pewnych aspektach, do których chłopi o tej porze coś skręcą. Garście mi takie. O, jeszcze więcej stropianu jak mi. O. Dobra. Cicia będzie miała w co drapać. O, w mordę z tym stropianem. Mam tonę stropianu. Dobrze, no wypakujemy. Wypakujemy, wysprzątniemy, jutro wywieziemy. Tyle. I tyle. Dobra, ja wracam do hrabinci. Pokażemy Wam ostateczną ostateczność. No, ale jak będziemy się męczyć z kręcaniem. Jak przy stole ostatnio. Bieramy się. No, zobaczcie. Mamy stołek. Tutaj będziemy nóżki dokręcać. Tam mamy nóżki i już kawałek toaletki. Nadbudówkę, nadstawkę. I jeszcze musimy rozlecieć po śruby do piwnicy. I będzie normalnie, o. Będzie takie coś pięknie. O, tu mięciutki. Ale ładne. Ładne. Taki... O, ojej. Dobrze, że mam wąską dupę. Masz wąską dupkę, to tak. Akurat będzie. Super. Jaki słodziaszny. No. Wow. Zacny. Idziemy po śruby. Będziemy trącić, o. A kot broi na stole. Uciekaj. Nie? To nie. My idziemy dalej pracować. Tak. Już pudło do wywiezienia. Nie tym razem. Bo jest cały świetnik. Zajęty. No nie. Tego Kicia. Jeszcze nie było. Kicia. Dobra. I oto, moi kochani, podstawowy zestaw młodego technika. Tak. Nie, nie w tą stronę.
Próbuję. Tu masz. O, tak no. Jest. I jest złoto. Proszę bardzo. Tutaj mamy. I również tudzież azalisz. Imbusiki. I tu jeszcze jeden imbusik się poniewiera. Będziemy wkrętki robić. Tak. Także o. Jeszcze musi pasować, słuchaj. Będzie pasować. Tu nie ma zobaczymy. Łebka. To już nie wkurza. O ja. Ja to nie lubię jak tak czegoś. O. A tu co? O. Mamy jakieś duże wiertło. Patrzę, że my tego nie widziałyśmy przy tym stole. Tutaj. Dobra. Tak. A co, spadło? Nie. Zobacz. O, to pewnie z jakichś zeszytów może spadło, no, jak wyciągałaś. O, i proszę. Proszę. Czekaj, może światło zapalimy. Mi się tu zostało przy nocnych lampkach. O, proszę bardzo. Zrobione. Tak za 15. Za 15. Pierwsze. Tadam! Stołeczek. Stołeczek też jest do kompletu. Ładne. No, tu są ładne krzywe nóżki. O. O. Super. No ładne to jest, powiem wam. Podoba mi się. Klasa. O. No, no. Ołtarz jak znalazł. No tak, mały ołtarzyk jak ta lala. Jeszcze mam jedno lustro do przymalowania na biało i chcę je tam położyć. Aha, no. A, w ogóle to zobaczcie lampkę, jaką dostałam od siostry. Śliczne one są. No. Tutaj co się zmieniło, to położyłam sobie pudełko udające księgę. I zawsze jakieś można, chociaż to by świetnie wyglądało na tym, na toaletce, albo tamto też. O, to sobie przyłożę. Widzisz, już główka pracuje. Już. Lampa cudna, księga. Piękna i właśnie jest. Tutaj chciałam ołtarzyk. Tylko muszę to lustro trój. Tam, co jest na dole. Tylko trzeba je przymalować. No, dokładnie tak. Także idę. Aha, kot. No, Kicia tu już rządzi. Tak znalazł na skrzyneczkę. Proszę bardzo. Ta-dam. No, super. Ten kąt mi się nie. O, tak. Ma to sens. Właśnie próbuję ci złapać, ja proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak sens. Ktoś wyskoczy obok, to nie od nas. Tak. No to mam już miejsce na kosmetyki, to już się jutro takie pierwsze do... potem. Dokładnie. Pod spodem pewnie będzie stał ten cały kuferek z kosmetykami srebrny, więc akurat będzie pasował. Ty już nic pod spód nie kładź. Zostaw prześwitujące. No. Tu masz na kuferki, schowaj. A, mam. Dywan kupiony też nie widzieliście. Się nie suwa. Jak położony, tak jest. No, no i jednorożec. To jest swoje miejsce. Jednorożec, ja wiem, gdzie jest jego miejsce. Gdzie? Na balkonie? Nie. Latem będzie mieszkał na balkonie. Nie, nie, to sraki obtywały i nie. I no właśnie. Nie. Nieraz tam pójdzie. Może wresuj. W tango. No. Dobra, zgaszę to światełko. Jesień, jesień. No dobrze, działa. Och, echo, światło fatalne, ale nic to. Oprócz tego, że mam fajnie zorganizowaną toaletkę, no to właśnie poduchy i łóżko. Jesteśmy z kotem. Tak, kot najbardziej. Kot najbardziej, bo to łóżko jest ogromne, więc kot po prostu nie wie już, gdzie spać. Takie kocie rzeczy. Dobra, słuchajcie, pierwsza jest, po pierwszej, zmake-upowywuję się, uczeszę trochę i lecimy do Morfeusza. A po świętach dotarła jeszcze jedna bombka, jednorożcowa, mam bardzo czerwoną, ale tak ona jest niebieska, ale tego nie widać, na czerwono jest, może na innym tle, tysznie. No, także dziękuję bardzo, zaraz wam pokażę resztę rzeczy, która dotarła. A mówiłam, że wam pokażę rzeczy, które dostałam. I mamy trzy pingwiny, które pójdą
do świątecznych rzeczy. No są świąteczne. Bo to świąteczna paczka była, tylko że przyszła dopiero teraz. Ktoś przysłał intencje do zrobienia, ale z takim świecznikiem. Śmieszny jest, bo w sumie nie wiadomo, jak to palić. No zobaczymy. Nie? Tak? Zobaczymy. Mam kominy dwa. Łacha kominy dwa. Do krafty Frauken. Świeczki intencyjne jednorożców. To też zaraz wezmę. Śmiesznie się będą palić. No śmieszne są. Bardzo. Czekoladka. Ścierunia taka fajna. Na oczy opaska. Aha, i tu już jest w zasadzie liścik. No, także takie rzeczy. A kot na bałaganie śpi, bo już padł. Tu będę wybierała te kolor fotela. Ale to jeszcze wszystko przede mną. Hej, jaho, chłopaki i dziewczyny. Siedzę sobie. Wzięłam prysznic. Jeszcze jestem nieuczesana, ale troszkę się maluję. Zaraz wam pokażę, jaką paletką. Ale normalnie jakieś czerwoności mi wychodzą tutaj. Nie wiedzieć czemu, malowanie w podglądzie. Czerwoności. A można podkreśli oko. Lubię róże i fiolety. Miałam blendować. Także wiecie co, że to jest lepsze niż lusterko czasem. Takie na kolanie. Blendowanie. No i tak od ranka zaraz będzie kawka. Pokażę wam, czym się maluję, jaką paletką. O, kawałek mojej głowy widać. Hello. A dzisiejszy zwycięzca to Nude. Goal of Nude. Vibo. Z takimi oto kolorami, które jak się nazywają, widzicie. O, ja w piżamie. O, zwycięstwo. O, lepiej tak. Będzie nam łatwiej rozmawiać oko w oko. I proszę bardzo, i teraz wykańczamy jeszcze brązem. Myślę, że będzie fajnie. Na razie warunki polowe, mam jeden pędzel. Kot zadowolony. Zarabiaj na karmę. No. Ciasteczki. Pudełeczki wstydu. Przepyszna cukiernica, która czekała dobre 10 lat na ekspozycję. Bo jak jest miejsce bez stołu, nie warto mieć cukiernicy, bo co? No bo nie ma ekspozycji. Lampka od siostry, którą dostałam. Dorota kręci się po kuchni. Wyjrzysz? A no właśnie. Dorota kręci się po kuchni, robiąc kawę. My jeszcze w anturażu wigilijnym, bo jeszcze będzie spotkanie wigilijne. Dobra, świąteczne wigilijne, niekoniecznie. Przytargałam lampkę z domu, muszę ją potem podłączyć, jak się coś niedużego wciśnie za choinkę. No, a i lusterko. No, tak. Tak to wygląda od rana. Witamy we vlogu. Witamy we vlogu. Tak to wygląda z vlogowej strony. Można zobaczyć, jaki burdello nie na stole. Ciastki są. Są ciastki. Są. Słodeczki są, cukiernica. I takie tam różne. Kawka jest różną. Ania mówi, że dużo wróżek lubi zjeść, ale niedługo wytrzymuje od domu swojego. Znaczy nie. To nie tak. Nie. Od domu, dom. Ten, tamten, owen. Nie. Od pracy. Pracoholiki jedne. Od pracy. Bo tu już trzeba jakąś notatkę zrobić, tam już trzeba coś ogarnąć. Tak to wygląda. Od roboty. Dobra, czy pani Sylwia otrzyma tenże awans w pracy? Patrzmy. Mówią, że twórczy bałagan, a nie burdello. I bardzo. Znaczy twórczy nieład. No, kartony też są. Nie mam tego, chociaż. Królowa król. Ale nie, tutaj są kubki mieczy, to nie. Walka o awans to jest, ale żeby ten awans był, to z łaski na uciechę. Sypnąć groszem, żeby oczy zamydlić. Nie mam tego awansu. Ja myślę, że pomogłyby tutaj runy, świece intencyjne na tej zasadzie. Tak mi się wydaje. Także tak. Słuchajcie,
Wygląda na to, że skończyłam. W ogóle fajnie, bo na telefonie widać, ile trwa program. Trwa pół godziny. Wystarczy. Nie, żebym zaraz szła, bo trochę jak się mało rozgadam z wami, to mam taki niedosyt. Ale Gisia, jak on mówi, ja też tak mam, gdzieś pojadę, wszystko wyłukam, chcę wracać. Znaczy nawet mi się tam... Tak jakoś właśnie, że jest tyle rzeczy do zrobienia w domu, że tam nie ma czasu się wypoczywać, tak po prostu. To tak. Tylko geniusz panuje nad chaosem. Idę właśnie zapanować nad wszechświatem. Nigdy nie zgadniecie, gdzie jestem. W Ikei. Znowu labirynt zła. A Dorota ogląda jakieś tacy, jakieś podkładki, jakieś rzeczy. Pokażę wam jakie. Mnie będzie trochę widać, Doroty też. Tacy, podkładki. Takie ładne, no ładne, wszystko ładne. Labirynt zła. Już nie wiem, po co przyjechałam z tego wszystkiego. Po co ja tu przyjechałam? A, podrywienko do telefonu. Jest mapa. No. No i właśnie to oglądane było. Deski, deski. Dorota czegoś wyraźnie szuka. Tak. To straszne. Jakiś podkładek. Wiesz co, one tu wyglądają ładniej. Do tego... Tak? Nie, nie podobają mi się, nie lubię plastyczków, wolę Actiona. Actiona z popsu. No ale wiesz, kochana. Widzisz, tu jestem ze sobą macam. Macaj sobie. Dobra, ja idę, uciekam, bo to labirynt zła, to trzeba szybko się zmywać, bo to nigdy nie wiadomo. Tekstylia. To lubimy. Na przykład to mi się podoba na obrus, o. Ale to jest koc, ale nie, nie ten dotyk. Kołdry. Brakuje mi jednej kołdry. Co to jest? O, o, a cena ma fajną, 179. Fajna jest. Grubka jest po 70. A wiem. Kiedyś jeszcze może, na razie nie. Kamerę, tak fajnie, o. Możesz jechać. Możemy sobie jechać i gadać. Tam jest druga kołdra w potrzebie. A ja potrzebuję 40 na 2, tą no. Drugą. No tu nie będzie pewnie, bo kioski są i kioski, nie? No. Tak, to jest taka nowa dla ciebie, 2 na 2. Tak, 2 na 2, nie, 2 na 2, ja 2 na 2, 20 znowu. Trochę inaczej. No. Słuchajcie, wchodzimy do regały, na regały. Nie wzięłam tej miarki. Dwie. To jeszcze powinna mieć ze 4. Dobra. Bo nie mamy szafki podłazienkowej kompletnie. I potrzebujemy czegoś. No nie, no w Leroyu kupiłam 3 razy większe za 3 razy mniej, to też nie tak? Te są już takie szpitalne, to już w ogóle nie, nie, kompletnie, nie w ogóle, nie. Dorota gdzieś na samym końcu łóżka, zmywa make-up, kot na drugim, ja tu, toaletka, jednorożec, czas spać, powiem wam, już jestem, nie patrzcie na mnie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że nic tylko te pudło noszę, coś przerzucam. Już mam dosyć. No to najwyższy czas iść spać. Piżama. Ja. Niezbyt dobre światło. Ale nic to. Będzie oki. O. I tu stoją jeszcze regały do skręcenia. Bo spiżarka będzie robiona. Są dwa drewniane. Jeden żelazny. Dwa do spiżarki. Jeden do... Dom. Tak, Kicia. Jedzonko. Jeden do piwnicy po prostu. Ale chciałam wam pokazać lampkę, tylko RMF grają. Sekundę. RMF nie grają. Taka lampka jest. Rose Golden. Ale będzie pasowna do tej miski tam. O. Także taki był zamysł. Kabli nie lubię. Co jest dużo? Kabli.
A tu się ją postawi najwyżej, na przykład tu się ją postawi. Kabel gdzieś zwinie, tu pokazuje i nie, bo nie będzie miśków, ale ładnie daje. Jest taka mocnawa ta lampka. Zobaczcie, nawet jak są na imprezie, biorą udział w rytuale. Oczywiście i o, serduszkujemy, serduszkujemy, serduszkujemy. I ser. Te wszystkie rzeczy zostają oczyszczone. Zer prosi o oczyszczenie ze wszystkich negatywnych myśli, odczuć i wszystkich śmieci energetycznych. Wspieramy Cię bardzo mocno i jednocześnie odcinamy to wszystko, co negatywne i niepotrzebne, zastępując to pozytywną energią i pozytywnym światłem.